Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. O, mamy żeton jakiś. Cyk, zbieramy. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, została nam ostatnia misja do zrobienia w ucieczkach i będziemy musieli kupić nowy samochód. Myślę, że do dragu. Będziemy mieli do dragi do załatwienia. Jedziemy sobie teraz, to już niedaleko jest. O, tu mamy jakąś próbę prędkości do załatwienia. Cyk, cyk. Gaz. Cztery paki? Nie, nie. Ło, mało brakowało. Trochę jak wyścig drag. Tylko po jednej czwartej mili jest skok. Ten, kto skoczy najdalej, wygrywa. Jak ty to nazwałeś? Dobrze, że pytasz. Gotowi? O Boże. Dragolot. A można by było zrobić taki wyścig drag. Ale dragi zaraz myślę, że będziemy sobie robić, bo tutaj zostało nam ten... Do ogarnięcia co? No, ten ostatni, ta ostatnia ucieczka. A potem jedziemy sobie dragi. No, myślę, że dragi trzeba zrobić, a potem jeszcze offroady mam do ogarnięcia. Także jest tego trochę. A tutaj niedaleko... O, czekaj, bo tu się gdzieś skręcić. W lesie będziemy zaczynać, czy jak? Teraz zobaczymy. Okej. Okay. No. Ja na pewno dobrze jadę? Tak, ale mogłem... Nie no, chyba nie mogłem skręcić później z autostrady. Gdzieś tutaj musimy się wcisnąć. Wow. Dobra. No i startujemy. 380. No to już nie są przelewki, musimy mieć naprawdę szybki nie samochód. Ale familia mnie zmusiła. Uciekam stąd, muszę na razie zniknąć. Co? Hej! Czekaj. Słuchaj. Mam coś od nich. Coś ważnego. To klucz do rozwalenia całego systemu. Musisz go dostarczyć do Samanty. Też mi żołnierz podziemia. Słuchaj, dane powinny się już wgrać na twój telefon. Gliny zaraz tam będą. Okej. Okay. Jadę. A, żołnierzu. Nie tylko pośredniczka jest wkurzona. To mój obowiązek jako żołnierza podziemia. Do zobaczenia po drugiej stronie. I pozdrów ode mnie Maka. Po drugiej stronie? Co on? Pijany? Jadę na skróty. To Need for Speed w końcu. Depczą mi po piętach gliny i zbiry familii. Żołnierz znalazł coś ważnego, nazwał to klucze. Wow. Kurde, policja i familia mnie goni razem. Świetnie. Musimy tu mocno cisnąć. Mamy mało czasu. Kurde. Jak idzie? Jadę i mam połowę świata na ogonie. Powodzenia. Kurde, co to było? Wow, tutaj chyba. Tu nie ma żadnego spowolnienia tempa, ani nic takiego jak Most Wanted, nie? Musisz cisnąć na czuja trochę. Roll tapkę. Tutaj była. Na mapkę wyrachnąłem, widziałem tam kolczatkę. Zresztą słychać w radiu komunikat po polsku. O, tu będzie chyba finish, tak? O, cholera nie. Nie wiem, ale gra każe nam tu jechać, więc musimy. Fuuu, shit, co to było? Nieźle. No ciekawe, czy da się to BMW zrobić na tym tuningu, tak? Znaczy na tej klasie ucieczkowej, żeby leciało 4 paki. Myślę, że kombinacja odpowiednich części, bo dostalibyśmy ten bonus do prędkości, jakoś by to może się udało. O kurde, mało czasu. Fuh! No styk. Możemy... Co? Jak on zdążyć do następnego punktu?
O masakra. Mało czasu. Próbowałem się rozwalać z tymi radiowozami, ale nie wiem, czy nie zawsze się chyba dostaje bonus czasowy za to. To mój obowiązek jako żołnierza podziemia. Do zobaczenia po drugiej stronie. I pozdrów ode mnie Maka. Ciężko jest, naprawdę. Depczą mi po piętach gliny i zbiry familii. Żołnierz znalazł coś ważnego, nazwał to kluczem. Świetnie. 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 Co dalej? Ej no... Fajnie. Nie no, ludzie, to jest już trudne. Jakie miałem to ominąć? Wcześniej jakoś się minąłem. To mój obowiązek jako żołnierza podziemia. Do zobaczenia po drugiej stronie. I pozdrów ode mnie Maka. Co nowego? Depczą mi po piętach gliny i zbiry familii. Żołnierz znalazł coś ważnego, nazwał to kluczem. Co ty do diabła wyprawiasz? Dobra. Nie jestem w stanie tego ogarnąć, czy mi się dodaje jakiś czas, jak zniszczę jakiś tam pojazd. Nie wiem, gdzie to na interfejsie się pokazuje. Pokazuje mi się tylko, że zniszczony został pojazd jakiś tam. Jak idzie? Jadę i mam połowę świata na ogonie. Powodzenia. Tutaj będziemy mieli taką blokadę, ale tam trzeba pojechać według punktów chyba, bo będzie chciała Jessie ominąć to. A nie wiem, czy nie da się tego ominąć inaczej. Dobra, tu będą kolczatki. Zobaczymy. Tak. O, no nie mógł mi skręcić, cholera. Żołnierzu, co było tak ważnego, że musiałeś się poświęcić? I w co ja się do cholery wpadłem? Gdzie ja pojechałem? Mam nadzieję, że dobrze. Jestem poszukiwana, żywa lub martwa, czy co? Hajdź. Nie, to mamy checkpoint na górze, trzeba tu pojechać. No, tu trzeba pojechać. Nie ma opcji. Wow! Było blisko. Dobra, ciśniemy. Nie wiem, czy ma się z nimi zderzać, czy mam, kurczę, jechać szybciej. Ale oni chyba i tak mnie dogonią. Hej, uspokój się! Kurde. Dobra, coś tam pozderzałem się z nimi i chyba dostałem jakiś jednak bonus czasowy, bo znacznie więcej czasu teraz... O, fuck, dobrze? Dobrze, pamiętam. Okej. Ła? Dobra, jeszcze jakoś się trzyma. To już koniec. Nie, jeszcze nie. Nie, to już koniec będzie, okej. Ej, było trudno, naprawdę. Pośredniczko, zgubiłam ogon. Jadę do ciebie. Dobrze. A, pośredniczko. Powiedziałam, dobrze. Okej. Mogę mówić do niej Samantha po prostu. Fuh. O, a tu gdzieś mieszka? Na takich zakrętach? Tu są dane. Muszę wiedzieć, co jest grane. Zobaczmy więc, przed czym Charlie musiał uciec. To masz prawo wiedzieć. Kolekcjoner to tylko marionetka. Jego familia to pionki. Wszystko, co musicie wiedzieć, jest tutaj, w aktach Arkwrighta. Koniec wiadomości. Okej. Czyli koniec. Misje ukończone. Nowe wozy! Wow! Hurakan!
Nieźle. Oh yeah. Chyba nie mam teraz hajsu na ten samochód. Ale mam hajs na inny. Jego musimy sobie kupić. Dobra. W takim razie co? Aha, dostawy sobie zobaczymy, bo tu jakieś na pewno mam. Jedną. Może być. Ale chyba powinienem mieć dwie. A, dobra tam. Dobra, mamy ogarnięte. Więc tak. Mamy do zrobienia dragi. Tutaj. I teraz ja w garażu mam dwa samochody, które można zrobić na super konstrukcję, ale problem polega na tym, że aby je zrobić do fajnego poziomu, to musiałbym wydać bardzo dużo kasy na to, żeby kupować części i te części zamienić na żetony, dzięki którym będę mógł losować nowe części ulepszające. Więc bardziej mi się opłaca kupić nowy samochód, na przykład takiego SRT Vipera, o którego pytaliście, i zrobimy go na dragi. Gdzie on jest? Tutaj. Tak, i zobaczcie, on już z marszu ma 289 punktów na dragu, więc spokojnie powinniśmy go ulepszyć do maksymalnej statystyki i powinien być do koksu od razu, nie? Możemy też kupić jakiś inny samochód, odblokował nam się na przykład Huracan. O, taniocha, tak? Więc bardzo spoko. Moglibyśmy kupić Murcielago? No, pewnie, że tak. Miałby wtedy bardzo mało kasy, ale Murcielago. Na pewno na 4 kapcie. Zobaczcie. Kurde, dawajcie Murcielago. Czemu nie? Vipera zrobimy sobie do czegoś innego. Kurczę, pewnie, że tak. Ciekawe właśnie, czy będzie stawał na tylne koła. Mogłem jednak wziąć tego Vipera, żeby nie byłaby wiocha, nie? Murcielago dragowe i będzie stało się. Jezu, jak to boli. Kole w oczy, ale nic, trudno. Przeróbmy sobie ten samochód. Ulice budzą się do życia. Chodźmy. Będę musiał sobie troszeczkę tych części polosować, no, ale w wyścigach dragowych ważne jest to, żeby samochód stawał na tylne, znaczy tutaj w NFS-ie ważne jest to, żeby samochód stawał na tylne koła. Po to nie będziemy mieli za dużo tych części do kupowania. Musimy pokupować tyle, ile się da, żeby jak maksymalnie samochód podnieść. Jak się da. Dobrze, udało mi się całkiem niezłe staty porobić. 382 punkty, już nie mam kasy ani żetonów za bardzo, więc no to by było na tyle. Możemy jeszcze... patrzcie, moglibyśmy sobie teraz, gdybyśmy mieli albo blok, albo układ wydechowy, albo turbo, albo ECU. Turbo mamy 18. Ach, fajnie by było to kupić. No, to by znacznie zmieniło sytuację. Byśmy podnieśli staty samochodu, ale niekoniecznie, znaczy staty, punktację może tak, ale niekoniecznie właśnie staty, nie? Jest takie dziwne. Ale im większa ta punktacja, tym lepiej jest. Bardzo hamulce mam ulepszone, jak na wersję dragową, gdzie tu hamulce nie są specjalnie potrzebne. Ale te 18 części się teraz pojawiły. Można by było kupić, tylko nie mam za co. Dziwne, pierwszy raz w Need for Speedzie nie mam kasy, ale to dlatego, że dawno nie driftowałem. Jak ja się biorę za drifty, to... No właśnie. Także mamy Murcielago dragowe. Ej, sorry, to wygląda dziwnie. Mamy tu napęd na 4 kapcie. Nie powinno być takiej sytuacji, że tu nam przód się podnosi w tym aucie. Absolutnie. Lekko oczywiście tak, ale no nie aż tak. Nie mamy tutaj napędu tylko na tył. Masakra, to wygląda źle, ale zależało mi tutaj... Nie, no mogłem zrobić tego Vipera. Jezu, Viper by chociaż wyglądał. Na tego dragowca, na tym Murcielago. Masakra. Jeszcze powiedzcie mi, że... No... Boli, boli. No będę musiał sprzedać ten samochód i ten... I kupić sobie Vipera na dragi. Kurde, ale dałem teraz ciała. Masakra. Murcielago dragowe, najgorzej. Nie, nie róbcie tego. W ogóle samochodów czteronapędowych. Bo tu ogólnie chodzi o to na tych dragach w Need for Speedzie, żeby czasami mieć wheelie zrobić, no nie? Tam są takie wyzwania. No i dlatego właśnie wszystkie samochody, nawet na 4 koła, z napędem na 4 koła, muszą potrafić stanąć na te, wiecie, tylne koła niby, nie?
Bo jak tego nie zrobią, to gracze, którzy sobie wybiorą samochody zapewne na 4 koła, to od razu będą lamić na tych wyzwaniach. Jest to okropne. Ojej, ale właśnie, czekajcie, bo my tutaj jeszcze nie wszystko zrobiliśmy. Ja nie wiem, czy ja będę miał kasę, żeby stuningować ten samochód. No bo, kurde, no nie mam kasy. Dobra, zróbmy sobie chociaż jeden wyścig i sobie zaraz stuningujemy. Obiecałem, że tam stuninguję, bo ostatnio nagrywałem właśnie tuning BMW, tak mi się fajnie tuningowało wszystko ten, a potem patrzę, o kurcze, mikrofon mi się nie nagrał. Świetnie! Fantastycznie! I tak byście widzieli moją twarz, jak moja twarz gada bez dźwięku. Super! Pomyślałem sobie ekstra i kolejny tuning poszedł się walić. Ech. No dobra, zrobimy sobie chociaż tego jednego draga. To tylko kwestia czasu, zanim poleje się żar. No tak. Dziwne zresztą, że Murcielago prowadzi się tak słabo, no ale to wersja draga. Viper, jeśli by się prowadził źle, spoko. Ale nie Murcielago, no. Musimy sprzedać ten samochód w wersję dragową i kupić Vipera. Dobra, zobaczmy. No, na razie mi starczy ten samochód. Masakra. Ty zmagasz się z życiem, a my się nim bawimy. Nic nie jest wystarczająco ekscytujące, niebezpieczne, cenne dla nas. Jesteśmy diamentowym blokiem. Okay. Nie słyszałeś o nas? Cóż, widocznie nie jesteś milionerem. Diamentowy blok. Ty! Co? Cicho! No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. 3 sekundy i wygraj wyścig. Przyjdź do mnie po wyścigu, jeśli przeżyjesz. No to widzimy się po wyścigu. Dobra, jak to? Kurde, ale rakieta. Właśnie. Chyba trochę go zostawiłem z tyłu. Nie? A tak odrobinkę. Za dużo biegów mam w tym samochodzie. Ile hajsu mi... Aha, bo rundy są. Jakbym miał trochę hajsu, to byśmy poszli razem stuningować, bo tuning wizualny nie jest taki drogi. Następna runda. Dalej! Kurde, jak tu szybko trzeba te biegi zmieniać. O, co on tu robił na środku? Świetnie. Dobra, nitro, jedziemy. Buka z masłem. Czy ja zrobiłem tu Winnie? Nawet nie wiem. Coś tam się robiło w tym Lambo, ale cholera wie. Mogę to już skończyć. Ej, chyba nie działa Willy w tym samochodzie. To nawet trochę dobrze. Ej, jak tu się wrzuca bieg? Aha, okej. No to ciekawe, bo można zrobić downshift. Można nitro sobie uzupełniać w ten sposób. Ale czy ja zrobiłem Willy? Chyba nie! Chyba... Aha, no tak, zakład poboczny niezaliczony. Jakbym miał Vipera, może by się udało. I no, i mamy 32 tysiące, pięknie. Mamy... Nie, tego to nie bierzemy. Wymieniamy na żeton. Misja wykonana. Rozcizna. Tylko nie pasuje mi to Lambo, no. Trudno już, musimy się tym ścigać, ale dobrze, że chociaż tak się nie da stawać na te koła, przynajmniej nie wygląda to tak. Jak jedziemy i patrzymy z boku... Hej, mógłbyś chociaż spróbować znaleźć mniej uczęszczane miejsce? Dobra, dostawy. Tutaj mamy coś do odebrania. Będzie chyba z 25 tysięcy, nie? Nie, 5 tysięcy. Dobra i to. Albo zjadą mi z drogi, albo nie. Dobra. Można łatwiej ryzykować życiem. O, Tyler Morgan. Długo nie pociągniesz. Nazywam się Mitko Wasiliew. Aha.
Jakieś Rosjanin i inny. Chodźmy zrobić te Lamborghini. Pokaż, co potrafisz, zanim będziesz ścigać z diamentowym blokiem. Czeka cię próba czasowa. Nie chce mi się z nim nawet gadać, bo zanim skończymy gadać, to już będzie po wyścigach i on tam pójdzie pod stawkę. A my zróbmy modyfikację wyglądu Lambosa. Dobra, co my tu możemy zrobić? Niewiele. Spoko. Dobra, niech będzie takie kwadratowe. Te owiewki nawet pasują. Mamy parę opcji. Okej, takie groźne. Ja wiem. No niech zostanie już. Felgi też zostawię. Okej. I tył. No dobra. W sumie to wersja dragowa, taka hardkorowa. Nie wiecie co, nie wiem. Chyba standardowy mi się bardziej podoba. Zobaczmy z boku. Ciężko mi powiedzieć, czy mi się to podoba, czy nie. Chyba wolę standardowy. A spoiler jest absolutnie fantastyczny. I chociaż patrzcie, te są też tak fajnie doczepiane z tyłu, ale ten jest i kurczę, no piękny. I zostawimy taki, jaki jest. Więc to mamy. Układ wydechowy. No tutaj można się chyba przestraszyć, bo nie. Na szczęście nie ma nic brzydkiego. Dyfuzory nie. No to tak jak to będzie działać tak jak strzelasz do stójki trochę. No i tyle, porobiliśmy już koniec na bossa. Mało bardzo opcji. Ja tak się spodziewałem, że te samochody tyle będą miały. Shit. Kurde, wersja dragowa taka hardkorowa trochę. Zobaczmy, co tu gracze pomyśleli za malowania. Nie mamy tutaj dużo opcji. O, złote, zobaczcie. Elegancko biorę. Od razu mi się spodobało. Cyk, i mamy porobione. Tylko trzeba jeszcze felgi przemalować. Bo muszą być jakieś ten. Felgi i kolor. A i my tutaj jakiś taki jaśniejszy kolor. Pyk. O. Nie? Ciski, felgi. O. I super. Niech sobie takie zostaną. Kiedy lago. Dobra, wymieńmy. No. Zobaczymy, czy da się dać duże felgi do wersji. Tak, da się do wersji dragowej dać duże felgi. W sensie duży cal, nie? Dobrze, wymienimy sobie. Już nie będziemy tacy. Nie będziemy tak krzywdzić tego Lambosa. I tak skrzywdziliśmy wystarczająco, że to jest wersja dragowa. I że staje na tylne koła. Daj spokój. O, dajmy te. Cyk. A, także widzicie te opcje. O! Dobrze jest. Kurde, jeszcze hydraulikę zainstalujemy. Cyk. Co to jest? Patrzcie, jakie tu mamy opony. Dobra, dajmy takie. Hihi. Felgi. O, niech będą duże. Musimy znaleźć podobne. Wow, ale te z przodu wyglądają fajnie. To była fajna wersja, ale wyścigowa, nie? Gdzie to takie? O, cyk. Dobrze jest. Kurde, fajnie auto wygląda, tylko że jako wyścigowe fajnie by wyglądało, nie dragowe, nie? Chociaż kurde, ja sobie kupię takie drugie, będę miał dragowe. Zarobimy na wszystko, ludzie kochani. Porobimy sobie fury. Dobra, zobaczmy jeszcze. Nie wyobrażam sobie, jak pneumatyka będzie wyglądać w tak niskim samochodzie. Jak czy da się jeszcze obniżyć? Nie wyobrażam sobie tego. Ale wygląda bardzo ładnie, bardzo fajnie można Lambosa zrobić. Tylko może te nadkola fajnie jakby były jeszcze więcej wyboru, jakby było więcej wyboru, nie? No tak to. Dobra, mamy tu trochę światła. O, się fajnie mieni. Dobra, zobaczmy, pneumatyka. Tak myślałem. No zobaczcie, tutaj wystaje kawałek koła. O nie, najgorzej. O nie.
Nie będzie tego, nie będzie tak widać, no. Będzie dobrze. Dobrze jest. Zrobione. Kurde, super zdjęcie. Pięknie. Dobra, jedziemy na ten wyścig dragowy. Tutaj będzie szybciej. Tak, po bezdrożach nas prowadzi, żebyśmy dragowcem jechali, który jest mega obniżony. To teraz te samochody tych ludków, co tutaj z nimi będę się ścigał, to będą jakieś słabiaki straszne. Jezu, ale fajnie wygląda ten Lambos ogólnie w tym NFS-ie. Podoba mi się. Nie? Super. Mogłyby być trochę więcej wyboru, jeśli chodzi o tunik wizualny. Ogólnie Lambo jest fajne. Driftować? No właśnie, ciężko. Tym autem. No bo to jest dragowiec, nie? Ale gdyby to był wyścigowy? Kurde, musimy mieć takiego wyścigowego jeszcze. Pewnie, że tak. Chodźmy sobie tu. 320. Damy radę. 250? No myślę, że damy radę. Tym razem tylko ja i droga, ale nie mogę odpuszczać. Okej, okay, czyli co? Czasówka? Czasówka. Będzie ciężko ze skręcaniem, nie? No bo tutaj niestety te wersje dragowe tak są zrobione, że one nie skręcają, więc każdy zakręt na ręczny praktycznie. Bardzo dziwnie się jeździ tym autem. No ale taki jest cel tej misji, tak? Jeszcze kręta droga, świetnie. Dobra. Chciałem sobie zakład zaliczyć, bo nie wiem, czy będzie jeszcze tu jakaś taka prosta. A, 9 km mamy. Trochę pojeździmy po tych zakrętach, wygląda na to. O kurczę, nie no, to, jak to skręca? Dajcie spokój. O, będzie hopka. Taka mała. Myślałem, że przelecimy tam przez pół mapy. Ale nie. Po offroadach serio, myślałem, że sobie to odpuszczą. Ej, barierka? Nie, udało się, dobra. Okej. Ciężko ci tym jedzie. Rzuca strasznie. Mam nadzieję, że następne będą dragi tej kurcze rozwale. Tego pierwszego. Się zdziwił troszeczkę, zobaczył taką furę, nie? Myślał, że to przyjedzie jakiś słabiak w jakimś tam kurde starym samochodzie. Ewentualnie super konstrukcja. A tutaj taki Lambos podjeżdża. Myślał, że to z jego ekipy coś jest. Nie. A tu autostrada jeszcze, to spoko. Tutaj pewnie byśmy tą prędkość maksymalną osiągnęli. Znaczy prędkość wymaganą do zakładu. Ale co tam? Ja nie wyobrażam sobie, jak taki Lambos mógłby w ogóle troszeczkę nawet zahaczyć pobocze. Przecież to skończyłoby się urwaniem wszystkiego, co w tym Lambosie jest pod spodem. Nie? Ale to jest Need for Speed, tutaj możemy takie rzeczy robić. I 3 km. Wow! Mało brakowało. O. Ciśnie ten Lambos. Znaczy bardzo długie nitro mamy w tych wersjach dragowych. Wow! Było blisko. Ale też można to nitro sobie ulepszać pod względem mocy, nie? W normalnych, innych wersjach samochodów ulepszamy jednocześnie i moc, i długość. A tutaj mamy tylko pod względem mocy ulepszanie, nie? Dobra. Mamy 72 tysiące, kurde, tam
płakali, że to się nie da tych samochodów maksować i w ogóle, że to ciężka gra jest. Zobacz, jak kasy się dużo zarabia. Dobrze jest. Dobra, mam kolejną misję, ale mam nadzieję, że już będzie drag, naprawdę. Bo to, co tutaj przeżyłem, to słuchaj, było... Gościu, myślisz, że jesteście tacy szaleni, ale to tylko uliczna liga z Silverrock. Nie ma w was nic szczególnego. Ach, obelgi klasy średniej. Może ścigamy się w Silverrock, ale jesteśmy w zupełnie innym systemie kastowym niż uliczne ścierwo w tym mieście. Aha. To uliczne ścierwo zrobi z was marmoladę. I tak ze mną przegracie. A potem wasi kumple z familii przegrają w gonitwie banitów. Dlaczego sądzisz, że obchodzi mnie ten śmieszny wyścig? Brawo, Tyler Morgan. Okej. Okay. Tutaj mam jakąś hopkę. Może właśnie by się spróbować tutaj rozpędzić wersją dragową. Nie wiem, czy uda mi się to z offroadu. Ale ponieważ jest to wersja dragowa, to powinien być najlepiej przyspieszający samochód ogólnie, no nie? Może wypali, zobaczymy. Chociaż skoki są w tym samochodzie słabo zrobione. Więc dziwnie to wygląda, jak... Mucilago staje na... No fa... Spatrzcie, no akurat tu stanął, no ja pierdzielę, cholerny... Akurat w tym miejscu musiał stanąć. No, a dosłownie na moim torze, jak ja jechałem na skocznie. Co za dziad. Dobra, spróbujmy. Ja zainstalowałem sobie offroadowe opony dragowe, więc ten... Powinno być fajnie. Dobra, spróbujmy. Łup! Co to było? Dobra, czy gwiazdki są? Ale podejrzewam, że jakbyśmy mieli zrobiony samochód na skok, muszę mieć jakiegoś takiego geniusza zrobionego na skok totalnie. Byśmy polecieli 6 km dalej. Dobra. Tu będą dragi na pewno. Kurde, z czym do ludzi? Oczywiście, że damy radę. Co najmniej dwa razy wygraj wyścig. No, w Lambosie to nie jest takie proste właśnie. On tych przednich kół coś tak nie za bardzo odrywa. O, co to? Nara. Dobre, dobre. Trochę mam tutaj zakrętów, ale trzymam się drogi. Właśnie, bo my możemy jeszcze dostosować sobie tego dragowca. Prościzna. Jeszcze tylko ten wygramy i koniec. Po nich będzie. Rozwalamy jednego po drugim. Wystarczy wygrać tę rundę. Nie chcę stanąć na tylne koła. Musimy zmienić samochód dragowy. Zobaczcie, nie? Lambo się w ogóle nie nadaje do dragu. Przestań. Nawet nie chcę stanąć, tylko... Trzeba wziąć sobie tego Vipera. Chociaż Viper ma strasznie długą tą maskę. Nie wiem, czy on będzie się nadawał na dragowca. Mogę tu zmieniać biegi byle jak nawet. Tak, możemy robić downshifty i dostajemy nitro za to. Nieźle. Koniec. Jechałem byle jak, wygrałem. Nie no, to nie to samo. Musimy zmienić furę, ale to zrobimy sobie już na następny odcinek, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa pa.